Raz, 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 w dupę czas, cześć, cześć panie i panowie. Słuchajcie, jak głosi tytuł, dupi mi dogowy odgier, ale na początku krótka historia w ramach wprowadzenia. Stoję sobie wczoraj na przystanku w ramach wybrania się... W celu wybrania się do sąsiadującego miasta Radzionków, powszechnie zwanego Cidry, stoję sobie na przystanku zimno jak peron, popatrzyłem już na, na rozkład jazdy, kiedy jedzie tam 94 albo 723 i patrzę na niebo i zrzut leci z H1Z1. Jak nie ogarniacie o co chodzi, jak nie graliście w H1Z1 yy, przez tam można sobie wezwać taki zrzut, że leci samolot transportowy bw, bw, taki fliger i zrzuca skrzynię taką z zaopatrzeniem na spadochronie. I, i tam jest broń, apteczki i tak dalej, nie? I ja stoję na przystanku i patrzę na niebo i leci zrzut z H1, nie? Padą. I już nie leci, nie? Czy znaczy, no oczywiście trochę tak. No, trochę ubarwiam w sensie, że nie, nie mamy chyba poważnej choroby psychicznej żadnej, czy prawdopodobnie, ale, ale wiecie o co chodzi po prostu, że człowiek patrząc na niebo mu się już zdawało, że widzi ten zrzut przyzwyczajony, bo już tyle razy to widział, nie? I słuchajcie, i na pewno, na pewno przynajmniej kilkoro z Was miało taką sytuację, że pogranił w pewne rodzaje gier, na przykład w najlepsze przykłady są takie, gdzie się robi jakieś charakterystyczne rzeczy. Na przykład jak ja pierwszy raz grałem w Battlefielda Bad Company, pierwsze, pierwsze Bad Company, które wyszło tylko na konsolę wtedy obecnej, wtedy... Wtedy jeszcze nowej generacji to się mówiło, czyli Xboxa 360 i PlayStation 3 to była moja pierwsza gra w ogóle na Xboxa, tym bardziej, wiecie, ja byłem taki zajarany w ogóle wtedy po starym kompie, jak ja Xboxa kupiłem sobie i odpaliłem pierwszą grę na Xboxie, a to jeszcze było Bad Company, czyli gra, która na tamte czasy wyglądała bardzo dobrze i... Technologię e, wtedy oferowała naprawdę rewolucyjną, i ja zobaczyłem, że tam można te ściany rozwalać i wszystko, burzyć całe budynki. A jeszcze w multi wtedy nie grałem, bo wtedy jeszcze nie miałem w ogóle dostępu do internetu na Xboxie. Wtedy jeszcze takie coś jak Xbox Live Midogowy nawet nie przychodziło. To dopiero za jakieś parę miesięcy e, od nabycia Xboxa. I słuchajcie, no ja w to grałem, wiecie, jak tylko wróciłem do domu i odpaliłem, to tak przesiedziałem, aż mi, aż mi czerwone diody na xboxie nie wydupiło, nie? Nie, nie, no żartuję, akurat na moim xboxie miałem takie szczęście, że diody śmierci nie wystąpiły mi nigdy. Ale grałem w to bardzo dużo. Do późnego wieczora cisłem, jakaś tam przerwa na sen, potem wstałem zaś, 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 tam była długa kampania. Ja jeszcze, ja jeszcze byłem tak zwany achievement whore, czyli yy, ja musiałem zdobyć wszystkie achievementy, żeby się dobrze czuć. Wiecie o co chodzi. Na PC to raczej takie zjawisko jest mniej spotykane, ale na konsolach wtedy było, w takich pierwszych latach życia tamtych konsol było bardzo popularne i powszechne. Także ja musiałem mieć wszystko. Ja musiałem grę wymaksować, a wiecie, jakie niektóre były achievementy: przejść grę na najwyższym poziomie trudności z jednym palcem w dupie, a z drugim w oku, trzymając pada w zębach i tak dalej, nie? ale nie do tego zmierzam. I wiecie, i potem tam po tygodniu grania, mniej więcej bez przerwy, z przerwami tam na siku, kupę, jedzenie i trochę snu z dwie godziny, wyszedłem na plac. No, albo zależnie od tego, skąd jesteście, na pole, na fyrtel, na dwór, na zewnątrz, yy, nieważne, no, tu się na plac wyłazi. Wylazłem na plac i co zobaczyłem, co, co, co mi pierwsze przyszło do głowy po zobaczeniu ściany od budynku? No, żeby wyciągnąć, zamontować granatnik na giwerę i wydupić dziurę w tej ścianie, nie? Z jaka pierwsza myśl przyszła mi do głowy, jak wejrzałem na murek od cmentarza? No, żeby wziąć C4, na niego przylepić, pip! odbiec psz, 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 i zrobić... No i generalnie ta myśl nie opuszczała mnie jeszcze przez kilkanaście godzin w ciągu kręcenia się jakoś po mieście. nie Po prostu tak mi się to burzenie weżło do głowy. Nie? Na pewno też u, często spotykane jest takie... Y, na przykład gracie dużo w asasyna bardzo. Ja miałem ogromną fazę na asasyna 2 i potem dodatki na Brotherhooda, y, Revelation. I potem wyszedłem na plac, to odruchowo szukałem po budynkach wystających takich łonych, żeby się wspinać na budynki, rozumicie o co chodzi. Patrzyłem na kościół pod kątem tego, gdzie są gzymsy jakieś, jakieś żygacze, jakieś cyple zdobienia, żeby szło i tak... O, tu ręka, tu ręka, o, tu nogą by chycił, tu by się podciągnął, o, piornochron może, tu się wspiąć na słupa, tu przeskoczyć. No tak mi dogowy wlasz ten asasyn, że patrzyłem tylko, jak, jak się wspinać po budynkach, nie. Nie mój teraz przypadek, ale osoby, yy, osoby którą, yy, która mi to opowiadała po prostu. Po dłuższej grze w yy, Skyrima i po kilkuset razach lutowania tam postaci z ich dobytku, yy, prawda, kiedy przyszedł do niej jej kot yy, chciała go, prawda oskurować i wyciągnąć z niego mięso futro i tak dalej, nie? Albo tam może, nie wiem, otwierać lockpicking, robić skrzyń na potkanych, nie? No na pewno się dzieją takie rzeczy. No może akurat nie, nie coś takiego, żeby ktoś po grze w Mario nagle poczuł yy, jakiś, yy, nie wiem, szfunk do jedzenia grzybów albo do ozdupiania murków go w mnie. No, nie wiem, no nie wiem, ale na pewno zakładam, że nie jestem jedynym przypadkiem i że wielu graczy, zapalonych graczy, po jakichś ostrych sesjach takich, grania w, 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 w jakieś gry, właśnie takie z charakterystycznymi jakimiś takimi elementami. No, miejmy tylko nadzieję, że, że nikomu nie przyjdzie do głowy coś takiego po graniu w GTA, że wyjdzie na plac i będzie miał ochotę kogoś. Odszczelić albo kogoś wytargać, za, za kudły z auta i nim odjechać. Nie, nu, 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 tak nie wolno, bo to, bo to jest w granicach przenajświętszy, rzeczpospolity, jak i wszędzie nielegalne, także tak nie wolno. Ale wiecie, na pewno mieliście kiedyś coś takiego, co Wam się dogowy tak wbiło, z jakiejś gry. Czy może z filmu, no ale tu raczej chodzi mi o gry. Także bardzo chętnie, bardzo chętnie przeczytam, jak to u was było, co wam się dogowy, co wam się dogowy przyśpiliło przy, przy w związku właśnie z w związku właśnie z grami. Także podzielcie się proszę opinią waszą w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam, podyskutujemy. E, jakby ktoś miał jakieś pytania natury egzystencjonalnej do mnie, to proszę bardzo. A ja co mogę powiedzieć jeszcze? E, niedługo wydajemy apkę na hitboxa. Systemową, która będzie informowała o live'ach, także bądźcie w gotowości. Nową koszulkę zrobiłem. Zapraszam Was do koszulek. Jak oglądacie live'y, a jak nie to polecam, bo tam spędzam większość czasu mojego roboczego, to mamy koszulkę pieremię. bo jak wiecie, albo nie na hitboxie jest ikona Pieremie i teraz mamy już koszulkę pieremię, Także zachęcam. W opisie pod filmem macie wszystko. Do hitboxa, gdzie siedzimy cały dzień, przez bez mała, no przynajmniej kilka godzin dziennie, do koszulków i tak dalej. To z tym sobie poradzicie no i słuchajcie spodziewajcie się materiałów w najbliższym czasie a nie powiem wam ale kilka dobrych rzeczy mi chodzi po głowie także tego się możecie spodziewać bez żadnych obawień No, a ja będę kończył w tym momencie w ogóle poasza się wam koszulką widzieliście? koszulka Hachor bardzo fajne koszulki na sklepie Gryfnie ale bardziej polecam moje koszulki na Haderloku e, dobra gdzie są napisy? O, tutaj, pięknie, może tak, no może nie, dobra. O, no. To co, Rostoj Mili. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak Wam się podobało, można pocisnąć łapkę yy, kciuka do wierchu. Jak ktoś jeszcze nie dał tam suba, to można. Polecam, zachęcam, a tymczasem dziękuję, trzymajcie się i pa pa.